Nogi do przodu, przed siebie. Super! Ja, ale te córy urosły. Może tu jeszcze prawdziwka znajdę w międzyczasie. O! Witajcie moi drodzy, dzisiejszy odcinek będzie troszkę inny jak pozostałe, natomiast tematka gór dalej będzie utrzymana, ponieważ jesteśmy na terenie Gór Świętokrzyskich, a dokładnie w miejscowości Oblęgorek. Wiadomo, jest tam też Sienkiewiczówka, ale i również park linowy o wdzięcznej nazwie Małe Alpy, do którego was dzisiaj wspólnie z córkami i gościem specjalnym zabierzemy. Gotowi? Zaczynamy! No. Dobrze. Tylko ja muszę. Tylko ja muszę najpierw sobie odpiąć. Jola, pod koniec musisz tak nogami zahaczyć o podest, pamiętaj. Tak mocno. Odepchnij się. Ola, odepchnij się. Do przodu, do przodu. I łap się. Dobrze. Bo tu trzeba... Musi się olejka przesunie też na bok, a ciocia dojedzie i przełoży. Ale jak mam zrobić? Co? Co mam zrobić? Przejdźcie na razie na róg, tak na bok drzewa. Ja nie dam rady, bo mnie to trzyma. Bo trzeba to wypiąć. A ja nie dam rady. Czekaj, ciociu. Czemu nie dasz? Musisz się trochę tu przesunąć. Czemu tu nie możesz się trochę przesunąć? Nie da. Ale tu się przesuń. Do przodu? No do przodu. Bo inaczej jak ja mam ci to op... Ola, bo ja nie mam jak ci tego op... Ja... Podejdź do przodu. Jedno. To ja
już mam jechać? Ola, no ty już tu zjedź. Ale słodki kotek. Nieju. No Ola, to czerwone musisz założyć tu. To jest to samo co tam. No, no. No. Jedź. 3, 4. Do przodu. Hamuj. I teraz się wypnij. Sama się spróbuj, Ola. Musisz zdjąć to. Popatrz się. Przesuń się trochę tu. No bo jak ja mam to odpiąć? Ja spróbuję. Dzięki. A teraz to muszę tam jakoś dopchać. I teraz... Dzięki. Dziękawiczko moja. Dobra, budzio. Okej. Pięknie, ciocio. A to jest taka krótka. A potem jest taka fajna lina. Potem jest taka fajna lina. Za chwilę. Tylko czekajcie. A ta lina jest najlepsza. Zjeżdżaj. I tu się oraz spróbujesz sama przypiąć. I teraz się sama przepinasz. No właśnie są takie... Musisz to zdjąć. Ola, najpierw zdejmij to czerwone. I sobie to musisz przypiąć, Ola, to. Ale to... Nie będziesz teraz tego używać do tej przeszkody. Bo to będzie moja ulubiona lina. No nie wiem. Szła na niej kiedyś. Kiedy? To jest trasa, na której nie wiem. Nie! Ta-da! Ha, bo to jest... Przejście? Drugo. Bo tu jest tak trochę wyżej, ale to nie jest jeszcze. Jestem, tylko
wiem. Ja już jestem zapięta, ale czekam. Nie trzymaj się, Ola, tego u góry. Może się trzymać, może. Tak, albo w jedną stronę. Co, mamo? Ej, co? Tu się, to jest jedno z tych łatwiejszych. Dobra, tu cię zapnę, bo tu jest wysoko. No tutaj musisz pod tym. I tu będzie kolejna rola? Tak. Dobra, tu muszę się przygotować. Przybliż się. Przybliż się. Ty poczekaj, tu muszę odplątać to. Przybliż się. A niektórzy jeszcze się śmieją z tych, co jeżdżą. Dobra, to ja już zjeżdżam. I ty tu czekasz. I czekaj, musisz poczekać. No. Trzy, cztery. Nogi do przodu. O, na kolanach bym. Dobra. A ja tu dam radę. Pamiętaj. O, ma, tu się... To musisz ściągnąć. Ściąga się to. Łapię to. Hop. Bla. Bo to skręciło. I teraz tam przynajmniej. I tutaj robisz to. W miarę ustawione? Radzisz sobie? Czekaj, tu ci pomóc. Nie, ja sobie chyba... Na pewno? Poczekaj mi to. Na pewno sobie poradzisz? Szybko. Uwaga. A się zaczęło, szybki podpływ znowu. Teraz czekaj. Podoba ci się, ciociu? Bardzo mi się podoba. A to... Nie. Tylko czekajcie jeszcze nie zjeżdżajcie. Możesz zjeżdżać. W niektórych miejscach jest się ciężko przypinać. Na przykład w tym. Na razie nie. Okej. Ojeju. Mamy problem. Ciociu, pomożesz mi to wpiąć? Tak. Się to ciężko wpina. Łatwo. No właśnie nie, to tutaj... Aha, bo pokrzywiło się. No to jest... Halo, alpinistki. Uwaga. I... Yes. Ale macie fajne strumy. Nie, jeszcze nie miałyśmy tak dużo z ciocią. No tak. Zjeżdżajcie. Za chwilę.
dwa i raz, dwa, trzy. Nie rób tak nogami! O, o! Olatku, nie machaj tak nogami! Tak się no... Ale nogami się tak nie ma. No. A tu się Ola robi kroka. Kroka, zwykłego kroka. Tu. Tu. Mocno. O, tu jest ten moment, w którym... O matko, tu mam problem. A to mam, o to tak sypiać? Nie, tu po prostu okay. Robisz kroka. Ale dziewuś nawet zaczyna zabawa. I tu ciociu będziesz musiała mi pomóc, bo tu jest za wysoko. To ja tu chyba będę zjeżdżać, co nie? Nie, tutaj stawia się kroka. Bo ja tutaj jestem w stanie tylko przypiąć tyrolkę. Raz. Jednego. Opa. No proste. I dobra, i ciociu, tu mi musisz pomóc. Tylko poczekajcie, bo ja mam taki... U dwa lub takim. O matusiu, a to będzie tyrolka? Uj, to długa. O matko. To jest najdłuższa. Jest? Dobra. Raz, dwa, trzy. O nie! Nie! Nogą! Trzeba właśnie uważać tu, żeby tak nie pójść jak dzik w sosnę. O nie! Oho. To wiesz co, tutaj jak się tak skrupować. Jak sobie przerzucisz... Jeszcze nie, Ola, jeszcze nie. Jak sobie na śruby przerzucisz to, to będzie gig. Ojeju. No, na śruby trzeba dawać. Na tym się powiesisz, a... Tu? A może być. No chyba tutaj była właśnie ta pomoc. No, to się może... Aby się tak ciąg troszkę pociągnęła. Ale nie na tym, tylko na tej linie. Na linie i wtedy tak na szybko tylko narzucisz to. Nie dam rady. A w oparciu o to, jak zrobisz misia na tym? Trzymam cię za linę, zrób misia na drzewie, tak jakoś wiesz, mieszka. O, teraz się przerzuć. Swinaczka na drzewo. To jest spryciula, nie? No i... Czekajcie. I już na dół. A teraz. Ja się zrobię. No i ty, żeby no. Właśnie ona tutaj nie... No Oli też pomogę. No, pamiętaj, nogi do przodu i nie machaj nimi. Nie ma... Nie rób! No. Dawaj. Trzy, cztery. Nie machaj, dobrze. I przed siebie. Super. O. Super. Dobra, tu też ci ja pomogę. Się boję. O nie, ja nie dam rady. Za chwilę spadnę. Ola, tu też Oli pomogę. No, czekajcie się. Aucik. Ola, co ty robisz? Nie wiem. Przesuń się trochę tam. No dobra, okej. Okay. Już jest bezpieczna. Czemu ty się nie chce odpiąć? O, bo Ola jest za nisko. Ola by się musiała pociągnąć. Na palcach. No
Trzymaj tamto i przechodzi to na dół. Jak się kręca akcja ratunkowa. Ja Natalka spryciula, nie? Nie, nie ma to tamto. Nie. Au. Dobra. Au ci? Teraz już jakiś kurs. Poczekaj. Au, ciągniesz mnie. Ciocia będzie wyprzedziła. Musimy się bardzo usunąć. Ciocia powiedziała, że muszę się usunąć za samym. No i ja nagrywam ciocia. Lecą żołędzie! Mamo, to wasi kas! O mamusiu! A gdzie są? Na pewno ty mi możesz. Aha, to już jest koniec trasy! Koniec trasy, już to schodzicie. Ale szybko! Ciocia, musisz więcej chodzić do parków linowych. Ale widzicie, to że będziemy teraz co przyjazd, jak tu wędzę, idziemy do parku, nie? Zobacz, jaka frajda. Macie na miejscu. No dobra, to posadzimy. Ja czeknąłem. No spróbuj sama. Ale ta z przeszkodami to jest lepsza fitness. To nogi wszystko pracuje, żeby utrzymać nogi. A fitness jest droższy. Mamusiu, poczekaj, a bo uderzy ci głowa. Uwaga na to. No na salto nie. O, dobra. No. Bo to z przeszkodami to jest tamto, co są takie belki. I pan nagrywa. Mam nadzieję. Cię się tyłem do mnie. Poniś głowę tak trochę do góry. Ja to pod nosem. No, nagrywa. No to co ty? Przecież ty umiesz. Co? Uważaj, Ola! Ja muszę się najpierw wpiąć. Musisz uważać. Nie dam rady się wpiąć. O, właśnie, tak, bo tu jest ciasno. Chyba dobrze. Tak. Z mojej perspektywy to jest proste. Maliska! Dobra. Tu trzeba się złapać. Tu. Proszę. Ten kot jest słodki.
ten kot nas zagaduje. Ten kot jest... O, męczysz coś. Kicia, kicia. Co? Najgorsze, że ja tu idę pierwsza, a tu wszędzie są pajęczyny. Co to jest za dziura? A to jest taka tatuś fajna dziura. Ciekawa jestem, co to jest. Pogłaskaj tego kota. Thank you.
jest moja ulubiona. Aha. No tak. Moje dwie ulubione przeszkody są przy samym końcu. No i przechodzimy do liny. Przejść to szybko, czy wolno szybko? Ale to się trzęsie. Teraz mogę zająć się kitką. Ja też nie wiem. Ale ty... Drzewa przechylają. Nagraj tatusia. Panie, ja tu skaczę, to wasze drzewo się trzęsie. Ojeju. Taki kochany kotek. Ojej. No nie drap, nie drap. Ciuciu, ty mój! Popatrzcie, jak ta ciocia jej ola. Ale ona ma wrócę skierowane, ma dużo, by jej to przedstawić. Ale wszystko znajdą. Ale tam się on z nami okropnie. Te zostawiamy tak, że nie ma odpływy dół. Dziusiu, ty moja malinko. Tak. Natalko, uważaj, bo jakby mi się to urwało. Żeby nie. Tylko strasznie mało widać, taki mały. Dobrze, ale widać, tak? I jest tam nagryta. Jak na tym.
O, udało się. Tiga była bura. Szkoda mi. Czego nie tiga? A co w tej chwili jest? Rufus. Nienawidzę, bo... Taka papuga ze mnie. Nie da się to zrobić, zbliżenie jakiegoś? Nie da się.
Bardzo nawet pan pokaźnych rozmiarów daje radę. Co? No nawet w miarę mówię, że... że jestem fitness, to jestem. Pięknie, Lucia. Już zobacz. Czyż masz ciocię tak daleko, jak to nas by było, a ja chcę zobaczyć teraz? Dzień. 16:14. No, tu mamy piękny czas. Mhm. A tu jest jeszcze jedna, tak? Tu? Co? Jeszcze jedna pierunka tu. Ale to nie, starczy. Nie, starczy. To do pani podejść tam, jeśli ściągnie, wiesz? No, tam, musisz iść po prostu tam, żeby ci pani pościągała wszystko poddawać. Dużo. Amilko. Lajtowo, to... potem nie lajtowe sznurki, najgorsze. Ten. To ja ci oddam, ciociu, ten, telefon. Że mnie to martwia, to strzela tak pode mną. To kluczyki miałam, tylko to i później i się rozliczę z tobą, tak. To później, jak tutaj dobra. To skończę, dobra. Ja dzięki, ja też dziękuję. Była super zabawa, szkoda, że musisz się na mnie. No, trochę się boję, wolałam na te rolki, to jest takie gorsze chyba. Ale może niedziela, jak wrócicie z Bieszczad. A spodobało się. Wszystkie te mogę zaliczyć. Na spokojnie wtedy, no. Dokładnie. Do później. Dobrze, dobrze. To ba, udanego wypadu tam później. A kiedy oni te Bieszczady jadą teraz? Co? Teraz jadą? Bieszczady, no. Dzisiaj? Na kilka dni. Jutro chyba. No to do, dziewczynki się pobawią. Oddałaś już ten, pani te wszystkie? Tak. Da się. Tu jest pan, który tak troszkę jest niepewny. Widzicie? Niedźwiedź na imię. To jest grizzly. Niedźwiedź grizzly. Mamo. Ostatnie dwie. Czego ostatnia to Tarzan. Przeszkoda wstydu. To jest Tarzan. To są moje dwie ulubione przeszkody. No właśnie moje dwie idzie ulubione. Idzie Tarzan. Tarzan Boy. To czy to wytrzyma? Czy te liny? Czy te linie wytrzymają? O, to jest pytanie. Te linie wytrzymają, to jest świetna reklama dla parku. Kalina? Małe Alpy. Zdobądź swój szczyt. Pięknie. Pan daje radę. Bestia na linie. Teraz będzie przejście bestia po linie. Jak będzie balet na linie. Zapraszam. Teraz będzie. Na tak odbardzi Olejka tam. Zapraszam do oglądania na mój kanał. Bestia na linie. Uwaga, czy Talina odsunie się. Talina trzeszczy, jakby ja nie myślałem. Odsunie się troszkę, żeby jak pan spadnie i kota. Malina, okazji. Weź kota, żeby kot przeżył. Malina, Malina. Weź kota, bo nie przeżyje, jak polecę na dół. Cicia! Malina! I teraz kocie pire! Malina! A! Tatuś, to jest malinka! Nie ma! Malinka! Poproszę o oklaski, Natalko! A! Brawo! Brawo, brawo! Pan przeszedł. I teraz zbliżenie na naszego kota. Teraz jeszcze czy się nie... Zbliżenie na piękną, królową Malinusia! Taka Malinusia! I pan schodzi po drabinie, widzimy nogi. Adidasu, skarpetki Puma. Oj. Brzuch produkcji dyszy, własnej. Dyszy, brzuch produkcji piwnej. Łomża miodowe. Lajtowo. A, jest ciciusia. Malina. Malina.
Malinus? Malina, to jest Zenek łaciaty. Nie. O raju. Widziałam to na szczycie. Bo to dziewczynka. No, ona gryzie, jak się jej nie podoba. No, no to dobrze. Jest taka, się do wszystkiego. Co, Olesia? Może po kolei. A tu pani nie chciała. Tu jak pani sobie uważa ten nasz wypad? Malina. Byłam na basenie. Ale fajnie było tutaj u góry. Co było najtrudniejsze? Tylko... nie wiem. W sumie wszystko było proste dla ciebie, tak? A jest tu jeszcze taka jedna Aleksandra, która dopiero zaczyna przygodę swoją ze wspinaczką. Co pani uważa na temat tej trasy tutaj? Najpierw tyralkowa jaka była? Fajna. Trudna? Które najtrudniejsze elementy? Co najtrudniejsze? Stąd, tu. Wszystko było proste? Malina, okaż wsparcie. To może podejdziemy tutaj. Które to było? O, proszę. Bo to jest ta trasa, na której Olenka do tej pory biegała. Proszę, taka ośrodkowana, rok temu. A teraz, że tak powiem, już troszkę ewoluowała. To może jeszcze czas na deklarację, czy tutaj trzecia pani zechce w przyszłym roku się wyklarowić trochę do góry, czy będzie... Obiecuję, że za rok przejdę tą trasę. Oczywiście, a chcecie oglądać tą panią na linie, to musicie jeszcze rok oglądać nasz kanał, a my się żegnamy i do zobaczenia wkrótce, hej! Ale te są bezpieczniejsze. Też bo dziecko ci się nie wypnie z tego. A z karabinkami też się nie wypnie już pod dół. No tak, tylko musi pamiętać o tym, że zawsze któryś musi być, wiesz co? Zapięty, no. Wiesz jak jest. Są dzieci. Ty, a może Natalka na odwrót włożyła ten karabinek? Nie, ma tak samo jak ty. Czekaj, Rusia, ci pomogę tutaj. Czekaj. No, poczekaj, pójdź na chwilkę. O. No idziesz na przeszkody. No to trzymaj się trochę liny, trochę tych, no i jakoś idziesz. Staraj się tak stawać bardziej po środku, wiesz? No. Po tych deseczkach tutaj, no. No dobrze, że to się ma huśtać. Dawaj pomalutku, dawaj. Trzeba poczekać. Nie dał się zwerbować. A nie mogliśmy jechać na tyrolki, ponieważ z uprzężami jest problem dla mnie. No ale Natalka by musiała sama z nim na przykład.
No idź, Oleńko. Dałaś radę? No to teraz będzie szopka jak fis. O, już widzę, że by do jaja, bo się przegina mi to pode mną. Nawet nie chcę myśleć, bo ja już widzę, jak się to przegina pode mną. Jasny gwint. To nie na moją wagę, Kamila. Pierdziele. Co? Co? Żartuj sobie. Żartuj sobie. Jasne.
kurwa! Za jakie grzechy? Pierunie. No ja też już narzekał. To jest pieroństwo, już widzę, że jest pieroństwo. O. Ja pierdzielę. Jak to Sana śpiewa, ale jazz. Krótcy chwilę.
To jest najgorsze, tak? To przy mojej masie to nic tu nie jest łatwe, wierz mi. Wiem, że jest ci trudno, tylko pamiętaj, że tatuś twoje wasz. Oh. O tak, to będzie najgorsze dla mnie. To zaraz to zobaczę, bo czuję się jak jakaś podróbka, przeciążona podróbka papugi. Tak. O kurczę.
ale mnie ręce piekło. To tak odpoczywam, ale to nie daje wiele. Ale wiesz, oni też ćwiczą pod tym kątem i ważą mnie. Tak zapiekło ręce. Jasne. Jasne, gwint, jak się to rozkołysało teraz. Prr. Jasny gwint. Ale mam ręce zmęczone. No to od tego drabina jeszcze zrobił. No. Już poczekaj, poczekaj. No to od tej strony musisz robić, od góry. Od góry musisz to włożyć. No, tak, 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 no, 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 no. No da się. Mówisz? No to zaraz zobaczymy. O, ho, ho, jasny gin. Ja mi tu przegięło. Nie, nie, Olusia, nie, 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 nie potrafię. To leciutko poszło, to trzeba było wiesz, wyjąć. O, ja cię kręcę. No tu będzie fajnie. Bo to w każdą stronę widzę, będzie się bujać. Sznurek. A na to się nie patrz, bo sobie pójdzie po linii. No jak ja daję, to mi się podnosi. Całe. No. Właśnie cieniutkie i nie ma jak łapa. No bez rękawiczek to powiem ci, że... No ja się muszę łapać, bo to nie da rady bez tego.
Znaczy, wiesz co, ona jest gładka, bo są nowe. No dawaj, Aleksis. Musisz się teraz złapać. No dobrze. Musisz nogę tam postawić jedną. To się złap może tej liny z przodu. Nie tej, tej zielonej. Przedniej. A wiesz, może chcę ją przyciągnąć, nie? O, super. Super, Aleksis. No, super, Aleksis. Ty, czy tam widzę, że na końcu są same sznurki? Powiem ci, że tamte trapezy wcale nie były złe. To ja pamiętam, że chyba to było to najgorsze, co mi odjeżdżało w każdą stronę, w każdą możliwą. No, no, no. Super, Olusia. No ja mam na czas, tylko ten taki wolny czas. Super, Olusia. Wspaniale. Jasne. No, czuję, jakie to stabilne. No, ja tu muszę stawać na środku, bo inaczej to się to obróci do pionu. Czemu to tak pod skosem dali, żeby mi było łatwiej? Patrz, ten sznurek jest luźny. Ja się muszę tego sąsiedniego łapać. Ja cię kręcę. Dobra, Natalko, nie mędrkujemy, bo najgorsze dla nas to jest każda przeszkoda. A zrobiłyście dwie tyrolki, czy jedną? Bo są dwie trasy tyrolkowe. No ta druga jest fajna.
No, jest tam jeszcze. A w prawo byliście ze mną kiedyś. Tak. Jasny pierun. Pioruny siarczyste, ogniste. Pierunie, ja ciebie dogunię. A. To nie wyścig, spokojnie, Olusia. Ja tu na drzewo wchodzę. Tu się będę pewniej czuł. Właśnie będzie śmiesznie, jak tak się stanę. O, dawaj, dawaj. Musisz iść, kochanie, bo ja nie zamierzam się cofać i drugi raz tego samego cacka przechodzić. Szczególnie tamtych dwóch cacek. Nie, to się nie trzyma w ogóle. No. Dobrze. O. No. Na drugie, no. Słyszę, jak skrzypi to, ja nie... Dawaj, dawaj. To drzewo skrzypi, nie ty. I naprzód tam, o. I łapiesz się drugiego, i ho. Super, Olusia. Brawo. Ty mi nie mów o szpagacie lepiej. Tak, bo to jest takie, co się faktycznie mogą rozjechać girki. Super, Olusiu. No i teraz... Jasny gwidlina! No chyba... Chyba kogoś Buda opuściła. Ja będę po linie chodził. No. Dawaj, Aleksisku. Do góry musisz szparą.
przycisnąć i do góry. Tylko uważaj na rączki w środku, żeby, wiesz, nie docisnąć sobie palca, dokładnie, bo tam to wszystko przechodzi łatwo, pod warunkiem, że się dobrze to ułoży. O, widzisz, i chyc, poszło. I teraz mi już tak nie pójdzie chyc jak ta. Ja, nie! Kidding me! Nie! Idź, Olusia. To wiesz, co zrób? Trzymaj się tego koluszka przy linie. No, no, tak. Ale możesz tak spróbować. Liny możesz spróbować. No, próbuj tak, no. Tylko dawaj nogi tak pod lekkim skosem, dawaj stopy. Popatrz, tak, Olusia, tak, popatrz. Tak. Nie tak, tylko tak troszkę, żeby po środku stopy było. O, właśnie coś takiego, no. I druga na odwrót, tak? O, dokładnie. I tak możesz spróbować sobie nawet, jak ci będzie wygodniej, to możesz tak spróbować, o. Tylko wiesz co, przepuść tą linę sobie za, pod patę, to od sznurka. O, tak, 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 no, no, żeby była za tobą. Dasz radę, skubańcu. Jak w cyrku. Nie zerwie się. Gdzie się zerwie, jak... Powiem ci, że jak pode mną to ma się nie zerwać, to pod tobą... Jak to się może zerwać, jak ty ważysz, jak dobry gołąb? Dawaj, gołąbeczku. No. Powiem ci, że te dwie ostatnie przeszkody mnie przerażają. Bo to się trzęsie na boki, bo to jest zawieszone jeszcze tak, to nie jest stabilne. A ja nie chciałbym tu szpagatu zrobić. Nie, 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 nie. To drzewo się przechyla do mnie. Dlaczego? No, róbcie se jaja z pogrzebu. Pęka, tatusiu. Chyba, że tatuś nie pęka. No chyba tak muszę. O! O! Się zastanawiam. Chyba lepiej będzie mi. To mogłoby być sztywniejsze, bym się czuł pewniej. Bo wiesz, ja się tu przechylę, no to przecież to ja polecę z tego. Kurwa. A te szturki jak? Tu nie mam, wiesz, nie mam odchyłu, wiesz, o co chodzi. Bo ja ciężki jestem i to przechylam, patrz, i tamto mi się podnosi teraz. Odsuńcie się, dziewczyny, lepiej stąd. Uwaga!
Jasny pierun. Aha, się ucieszyłem za szybko, a to muszę odkręcić właśnie. Ja cię kręcę, ale to jest wysiłek dla mnie. W tej masie, chłopie, to jest cud nad Wisłą. Ja. Poszło. Czterdzieści kilo temu łatwiej się chodziło po czymś takim. No to mam nadzieję, żeście się troszkę pośmiali. Powiem tak, faktycznie do pewnej wagi było łatwiutko, potem coraz gorzej, ale dałem radę. I tak właśnie kończymy przygodę na ten rok z małymi Alpami. Bardzo fajna obsługa, bardzo fajne trasy, urokliwe, w koronach drzew, ale ocencie sami, ja polecam. Hej!